wspaniała wykonawczynie Martyna Stec. Zuzanna Martyna. Martyna Wysilka. Marwana Skirewek. Sandra Kryterek. Weronika Krojanowska. Aleksandra Cichonec. Milena Czerewa. Katarzyna Bogowicz. Dominika Zabłocka. Marta Muszyńska. Klaudia Kowalik. Natalia Grały. Katarzyna Wysocka. Po prostu dziękuję za te wszystkie piękne brawa i za to, że jesteście tutaj tak licznie jeszcze tak cały czas. Jeszcze zapatrzymy na Państwa. Żarty. Drodzy Państwo, właśnie dobrze, że to jest Pani Dyrektor, bo ja chciałam Pani Dyrektor podziękować za to, że bo Pani Dyrektor pomyśliła, że będzie grupa wokalna druga w ośrodku i bardzo serdecznie dziękuję za to, że Pani mnie jakby zachęciła do tego, żeby zrobić, jakby zorganizować tę grupę i Pani Dyrektor pomyśliła naszą nazwę. Jarosławskie Stanowy Solidarności. Dziękuję bardzo. A teraz jeszcze przesunę jeszcze bardziej do tyłu, bo chciałam podziękować Panu Wiktorowi Marutowi, który tutaj jest i który opracował muzycznie to wszystko. Ale Państwo musicie wiedzieć, że tak naprawdę mnie by tu nie było, gdyby Pan Wiktor tutaj nie pracował, ponieważ Pan Wiktor przyjął mnie do grona solistek. I ja jako solistka występowałam w koncertach, a teraz, prawda, mam swoje podopieczne. Więc Panie Wiktorze, bardzo dziękuję za to, że ta pasja została. Jeszcze serdecznie podziękuję za pomoc w realizacji tego koncertu moim koleżankom Agacie Dzięgielowskiej, Ewie Lubin-Purnal, moim kolegom, Karolowi Wocie, Zoronowi Marutowi, panu Krzysztofowi Gondołowi i panu Krzysztofowi Paszce. Bardzo serdecznie wam wszystkim dziękuję. Tyle pięknych słów padło tutaj dzisiaj ze sceny, drodzy Państwo. Miłość. To chyba jedno z najpiękniejszych uczuć, jakim możemy obdarzyć drugiego człowieka. Słowa o miłości tak pięknie wybrzmiały dzisiaj w utworach wyśpiewanych przez solistki Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki, Jarosławskiej Sceny Piosenki Aktorskiej. Tak, ogromne brawa. Drodzy Państwo, ale jest to też takie przesłanie do Państwa, żeby te słowa pozostały jak najdłużej w Państwa sercach i w Państwa codzienności. Dlatego, że tą miłością obdarowujemy się tak naprawdę na co dzień. Walentynki są tym wspaniałym świętem, które przypomina nam o tym. Natomiast możemy tę miłość wyrazić w każdym słowie, w każdym uśmiechu, w każdym geście i w każdym spojrzeniu. I tego w imieniu całego zespołu Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki Państwu życzymy z całego serca. Czasem warto powiedzieć do kogoś, kocham Cię. Proszę Panią Justynę o pomoc. Tak, myślę, że tak.